Dzień dobry, witam Was serdecznie. Ja jestem Yusi i wiem, że wielu z Was nie posiada 50 levela. Załóżmy nasze pedalskie słuchawki i dziś pokażę Wam, jak w łatwy i szybki sposób nabić właśnie od pierwszego do 50 levela. Jako, że już którąś postać leveluje do 50, tak naprawdę trzecią, to jakieś tam pojęcie mam. Tak więc, na samym starcie. Jako, że korzystam z tego, że zapewne ten odcinek zobaczy znacznie więcej osób, bardzo Was proszę o to, żeby po zasubskrybowaniu kanału kliknąć taką małą zębatkę, czy też dzwoneczek. Jeśli jesteście na telefonie, czy sma na smartfonie, czy też na tablecie e i wybrać opcję. Właśnie, żeby otrzymywać powiadomienia o każdym filmie Dzięki czemu będziecie dostawać powiadomienia właśnie o tym, że wrzuciłem chociażby kolejny odcinek z Black Desert Ale nie przedłużając ludzie, znajdujemy się aktualnie w Oliwi, Czyli tutaj, gdzie zaczynamy grę Wiele osób może powiedzieć, że grindowanie jest, jest bardzo dobrym pomysłem Aczkolwiek na początek nie polecam tylko grindować Będę mniej więcej mówił, co może... Robić jakby osoba, która już ma ekwipunek, już ma zrobioną main postać i gra teraz altem Oraz będę mówił to, co należy robić jeśli zaczynamy grę tak naprawdę od początku Więc jeśli zaczynamy grę teraz od początku, staramy się robić właśnie żółte questy oraz te odduszka. Właśnie questy od czyli od Black Spirita mamy pod przyciskiem przecinka tak naprawdę Wówczas pojawia się nam Black Spirit Bierzemy wszystkie questy, jakie po prostu od niego mamy. Ja tutaj mam chociażby teraz daily questy. Na tej postaci nie mam niestety duszka rozwiniętego, bo po prostu też szybko XPM na grindzie. Właśnie dlatego robię chociażby ten po poradnik, pseudo I cóż, robicie te questy, skupiacie się na nich. Wystarczy, że klikniecie po prostu chociażby właśnie, gdzie tu mamy takie questy. Na przykład macie taki quest, wystarczy, że klikniecie tutaj, żeby podążać i po prostu je robicie jeden za drugim. Dzięki temu jesteście w stanie zdobyć cały ekwipunek chociażby agerianowy, z którym to możecie sobie po prostu połazić. Bo przypominam, że ekwipunki wszystkie są tutaj na pierwszy level. Wszystko zależy od stopnia ulepszenia. Więc dobra, zaczynajmy część już taką, że powiedzmy, że zdobyliście ekwipunek. Tutaj dobijacie generalnie w tym miejscu. Tutaj zaraz sobie dojedziemy. Czy to było to miejsce. Wydaje mi się, że to tak, że to było to miejsce. W tamtym miejscu dobijacie sobie gdzieś tak do 12, 11. Powiedzmy, że 10-11 level, coś w tym stylu. Są tam spoty z wilkami. Oczywiście będę mówił też ile zajmuje wbicie poszczególnych leveli, ale umówmy się, że wszystko zależy od klasy postaci, bo na przykład pierwsze 30, bo że 7 leveli rangerem będzie się wbijać dłużej niż chociażby witch. E, czy też chociażby warriorem, którym mega szybko wbija się do 40 levela. Potem pojawia się mniejszy e, lub większy problem. E, okej, okay, tutaj mamy chwila, bo to nasza postać tak po prostu objeżdża bez sensu, więc śmigniemy sobie tutaj. E, oczywiście będą cięcia, że nie chcę, nie chcę po prostu wam jakby e, zabierać zbyt dużo czasu, bo zdaję sobie z tego sprawę, że możecie mieć jakby ograniczony czas, e, więc powiedzmy, że. Teraz będę jakby wam pokazywał te miejscówki, a pod koniec sobie walnimy takie podsumowanie. Po prostu zmontuję to w sposób taki, że będę pokazywał miejsce na mapie e, i te e, właśnie levele e, od którego do którego expić. Więc nie musicie jakby oglądać całego filmu. E, oczywiście tak. E, możecie expić właśnie tutaj e, chociażby, czyli na impach. Na nie będziecie mieli misję właśnie, albo złote, albo duszka. Na nie będziecie mieli misję. Możecie sobie po prostu wbić na spota, posiekać troszeczkę tych mobów. I uwierzcie mi, że z, z bardzo, bardzo szybko wbijecie chociażby dziesiąty level. Eee, możecie też jeszcze podjechać właśnie tutaj do miasteczka, w którym i tak będziecie mieli też misję. Eee, I tutaj, 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 tutaj będziemy. Zaraz zakręcać, i tam są takie spoty z wilkami, można by powiedzieć. I te spoty możecie sobie lurować i właśnie na nich też dobić ten, ten 12, 11, coś, ten desen. Wszystko zależy od Was, i wszystko zależy tak naprawdę od Waszego ekwipunku. Bo wiadomo, że jeśli na przykład macie bardzo dobry ekwipunek, nie mówię, że na tej postaci mam dobry ekwipunek, tutaj pokażę, bo ten ekwipunek jest dosyć słaby. Ale jeśli takowy ekwipunek macie, to naprawdę może jesteście w stanie ogarnąć znacznie mocniejsze moby od was, co oznacza, że nie będziecie musieli tyle siedzieć na chociażby jednym spocie. Tak, tutaj to chyba było. Przejeżdżacie przez mostek, ach ten rendering i tutaj macie spot z z z... Chwila, to ten spod. Nie, tutaj jest z lisami, boże. E, więc to tam. Soreczka za nieogar, akurat w tej części, tak tą część, tak tak... Tu, o tutaj właśnie macie Grey Wolf e, i te wolfy po prostu sobie lurujecie. Chyba dajże, jak jednego się walnie, to wystarczy przebiec koło e, kolejnych, i one same się lurują. Ten spod jest dosyć, dosyć duży. O, tutaj macie taką bardziej ym, część zaludnioną tymi wilkami, zaludnioną wilkami, zazwierzęconą część. <grywa> Dobra, kolejną rzeczą, jak już macie ten level bity, y, jest właśnie Maretti Plantation. Y, dobrze przytem? Moretti. Dobra, więc generalnie tam lecimy. Ja tu sobie zrobię po prostu cięcie, nie chcę wam zabierać y, czasu. Y, jedyne co powiem, to tam, że o, wbijacie. Y, tak jak mówię, w zależności od ekwipunku tak naprawdę. Ale tam jesteście w stanie wbić właśnie od tego 12 levela. Tak naprawdę do 19 na spokojnie, nawet do 20. Lecz jeśli macie dobry ekwipunek nie ma co się męczyć. Wystarczy level 18. Dobra, cięcie. Ok, jak widzicie, po lewo mamy Heidel. No i dojeżdżamy do tej naszej plantacji. Hehe. <laughs> Spod jest dosyć spory. Bo właściwie składa się z z kilku części, z kilku spotów, więc generalnie mobów nie powinno Wam wystarczyć. Tutaj możemy już właśnie się wbić. Moby same się lurują. Nie wiem, czy teraz też się dalej lurują same. Tak, dalej się lurują same, więc generalnie wystarczy, że sobie przejedziecie po spocie. Możecie właśnie koniksem, możecie sprintem, możecie jakimiś daszami. Generalnie bierzecie. I staracie się całego spota po prostu rozpierniczyć. Sprawa jest też taka, że tutaj, jak na wielu innych spotach, może pojawić się tak zwany bosik, który no, generalnie jest bardzo mocny. I może spuścić niezły pierdol, ale wydaje mi się, że rozpoznacie go, bo ma taki napis nad głową. Więc bójcie się go bo naprawdę potrafi nieźle przypierniczyć, jak nie macie ekwipunku, to możecie nawet na strzała paść, może na dwa nawet jak macie ekwipunek, to coś to bije no jak widzicie, spot jest naprawdę spory, bo ciągnie się aż właśnie przez te, przez te wszystkie pola, pomiędzy tymi dróżkami i tak jak powiedziałem, tutaj możecie do 18, nawet do 20 levela posiedzieć no i cóż tuż obok jest kolejny spot na którym będziemy już expić właśnie na level 20, który to było 22, mi się wydaje 22, 23, kolejny spot. Spot znajduje się tutaj. Macie taki zamek właśnie obok tej plantacji, taki zameczek. Najlepiej wbić właśnie do środka, po prostu tutaj olać te moby. Wbijamy tutaj do środka. Wbijamy tutaj do środka, do środka, do środka, do środka. Tu sobie, nie wiem, konia możemy odłożyć, chociaż, znaczy, nie polecam ogólnie tutaj odkładać, tylko ja sobie odłożyłem. No i po prostu tłuczecie te moby, nie? Tak masowo. Chwila, bije mi ktoś konia, nie. Staracie się tutaj robić większe takie lury, tutaj na przykład jeden, i robicie takie okrążenia, zaraz wam nie zaraz wam pokażę. Tutaj ci się takie po prostu okrążenia robić naokoło tych budynków, zaraz to sobie. Po prostu przelecimy, tylko wezmę sobie koniksa, no widzicie, tutaj możemy sobie tak po prostu ponapierniczać w te mowy. Bardzo szybko schodzą, nie są jakieś ciężkie. Eee, pomimo, że na rangerze troszeczkę mogłem mi sprawić problemu zabijanie, bo tak jak mówię na rangerze dziwnie się XP do tego 3.7 bodajże, Chociaż od 22 zauważyłem, że już nie mam taki, nie miałem takiego problemu, ale no wiecie o co chodzi. Eee, tak czy siak. Tutaj wszędzie ogólnie są misje, więc zapewne będziecie też mieć misje na te moby, jeśli gracie pierwszy raz w grę, to naprawdę polecam dopiero wówczas, kiedy misje wam wskażą, żeby tutaj pójść, dopiero wtedy to robić. Pamiętajcie, misje złote i odduszka, tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie te robić. No i robicie takie kółko i generalnie rozpieprzecie co jakiś tam fragment moby, bo pamiętajcie, że... Mobów, mob, mobów nie można całego spota zalur, zalurować, niestety, tylko Tamer może, bo jego e, ped jest brany za bestię e, i na nią może się po prostu wszystko jakby lurować, ale na naszą postać no niekoniecznie, więc nie możemy brać całego spota, tylko tam bodajże kilka, kilka mobków, niestety, e, więc tak starajcie się brać niby jak najwięcej, ale tak, żeby e, podczas tego koła rozpieprzać moby pięć razy. Okej, okay. tutaj będzie już nieopodal kolejny spocik, właściwie to tutaj macie taki kościółek On też będzie później służył do przezywania scrolla tygodniowego, którego mam chociażby w ekwipunku Tak, tego scrolla, więc po 50 levelu możecie takie misje robić Taka, taka mała ciekawostka dla nowych graczy I generalnie co? Tutaj też macie NPC-a, który będzie wam jakby dawał na 100% misję. Też będziecie mieli misję w tym miejscu. To jest naprawdę 100% pewne, bo e, dwoma postaciami robiłem te wszystkie misje. E, I właśnie na ten spocik jest e, tam chyba ze 3-4 misje, może więcej. E, więc, tak jak mówię, jak gracie pierwszy raz, to polecam rzeczywiście e, z misjami tutaj przyjść. Bez misji raczej nie choć dzielko, pokazuje po prostu. Jak niby te moby grindować, gdzie grindować i w ogóle, ale rzeczywiście, jeśli macie alty dopiero, a jeśli jesteście nowi, to raczej wszystko, właśnie z questami. Dobra, zaraz dojedziemy. Tutaj wystarczy, że sobie tak, jeszcze tutaj. Tu możemy sobie tak jakby pod górkę wyjechać, bo tutaj wjeżdżamy od tyłu, można by powiedzieć. Więc możemy chociażby wziąć się tutaj przez lasek zaraz pojawi się nam ścieżka i możemy sobie ekspić właśnie albo w środeczku właśnie temu wam pokazuję to wejście tutaj, bo albo możemy o tutaj mamy dzikie konie widzimy które możemy złapać, albo możemy właśnie iść przez środeczek albo 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 od tyłu właśnie albo właśnie możemy iść ścieżką, która jest tutaj gdzieś nieopodal bo tam też znajduje się spocik jeśli chociażby tam byłoby wszystko zajęte w co wątpię, ale też jest taka możliwość okej, okay, tutaj mamy npc-ta właśnie widzimy czyli jesteśmy przy npc-cie tutaj jest ta ścieżka, o, tutaj jest zamek a tutaj tam ta ścieżka, czyli możecie albo iść ekspić w zamku albo tutaj na ścieżce na ścieżce też jest sporo mobków możecie sobie taką trasę o tak robić tutaj Tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj, tutaj, tutaj. I generalnie tam jest wyjście właśnie na, na, te, na, te, na ten dziedziniec, można by rzec. Tutaj jest bardzo, bardzo dużo mobów. Tutaj jest naprawdę bardzo dużo mobów, więc możemy sobie je po prostu brać, lurować, wszystko i rozpierniczać. Obiekty też możemy, bo za nie też otrzymujemy expa Przynajmniej jak ja expiłem to tak się dostawało. No i teraz tak. No, i teraz tak, powiem Wam, że tutaj już zaczyna się taki cięższy EXP, można by powiedzieć, bo jak do tego czasu był on bardzo, bardzo łatwy, to tutaj jest odrobinkę ciężej, co nie znaczy, że jest ciężko, ale jest odrobinę ciężej. Będziemy sobie przy okazji lecieć na kolejnego spota, a ja będę po prostu mówił. Więc generalnie tak, tutaj EXPimy od levela 2.2 do 2.8, ewentualnie do 2.9, do 3.0 też możemy. Wszystko zależy od ekwipunku. To już będę powtarzał po prostu, żeby nikt nie miał bólu tyłka, że sobie nie daje rady na kolejnych spotach chociażby. Czyli od 2-2, od 2-3 do 2 właśnie 8 do 2 9. I teraz tak, ile się tam XP. Tak naprawdę wszystko zależy od tego, czy macie scrolla, czy macie herbatkę. O tym też będę mówił. Czy jest noc w grze, czy jest dzień. O tym wszystkim będę mówił właśnie pod koniec odcinka, ale wydaje mi się, że tak z godzinkę, półtora, może dwie bez żadnych, no, bez żadnych scrolli, bez niczego, to wydaje mi się, że dwie godzinki wam zajmie wbijanie tych leveli. Ale ze scrollami, z tym wszystkim to może tak z godzinka półtorej. Wszystko zależy też od tego, czy macie wolne spoty. E i od tego, czy właśnie będziecie sami jak spić i czy będziecie mieli właśnie noc, herbatkę e, i scrolla. Zaraz o tym wszystkim będę mówił później po prostu. Nie chcę teraz jakby wam za bardzo do głowy wciskać. Kolejnym spotem są orkowie e, orkowie, od 28 levela do powiedzmy, m, można siedzieć do 30. E, wydaje mi się, 31 do 30 też jest w porządku. Oczywiście też są tutaj questy, rzecz jasna. Spod jest, e, spód skojarzcie sobie, że jest na lewo od Glisza e, i jest oddzielony wodą, to jest ten cały spot na orkach. E, generalnie spot jest ogromny, sami możecie tutaj zauważyć, że mobów jest naprawdę od, od zajebania, no co by tutaj mówić. Możecie sobie latać od kampa od, od do kampa, bo tutaj jest kilka tych kampów, generalnie brać moby i zabijać je z łatwością, no cholera. Na orkach bardzo łatwo i przyjemnie się XP, bo padają mega mega szybko. Generalnie też nie robią jakiegoś dużego dipsa. Wydaje mi się, że są nawet łatwiejsze od tamtych rycerzy w zamku, ale to może mi się tylko wydawać. A jeśli chodzi o ekspa, to dużo dają. Znaczy wiadomo, są łatwiejsze jak już dobijemy ten level, bo one mają tam nieco większy. A jak mamy znacznie mniejszy level od no to po prostu ich nie trafiamy. O tutaj widzimy się orkowie napierdzielają. Dobra, zostawmy ich. Tak czy siak, jeśli chodzi o tego spota, jeśli zobaczycie tą bramę, nie polecam za nią wychodzić, bo tam pojawiają się już mocne fioletowe moby, nawet wtedy jeśli tutaj wszystkie macie na jasno czerwono czy tam na czerwono, tam są fioletowe, które mega mocno biją. Po prostu się nie opłaca tam iść. I tak jak mówię, do 30. Może nawet do 31 levela tam wysiedzieć na tych orkach. O i tutaj się, się mi spadło. Będę musiał jakoś to wyjechać. Eee... A, no, no fajnie, no zjechałem jeszcze Jeszcze bardziej. No. Eee, więc możemy właśnie Expić do, do takich leveli Ok, teraz kolejny spocik od levela 30, powiedzmy, albo od 31, wszystko zależy od ekwipunku. Eee, do poziomu 3, 4, 3, 5. Polecam do 3, 5 siedzieć, bo naprawdę siedzi się tutaj genialnie. Eee, spot. Eee... Zaraz, zaraz wam wszystko zaprezentuję, bo kawałek drogi jest, dlatego nie chcę was jakby zamęczać, więc widzimy się zaraz. Okej okay, ludzie, więc dojeżdżamy do naszego spota. Jest on nieopodal Kalfionu, nieopodal em, farmy, nieopodal, nieopodal plantacji. Wystarczy, że wjedziemy właśnie tutaj do tej em, malutkiej twierdzy, em, do tego obozowiska powiedzmy. Tutaj możecie sobie na luzie odstawić konia, tu też właśnie macie stajnie, Bardzo fajny armor swoją, swoją drogą. No i co, wychodzicie tutaj na górę. Tutaj są harpie, jak powiedziałem 30, od, od, 30, od 31 do 3.4, do 3.5 levela, możecie tutaj śmiało expić. Spod jest naprawdę spory. Może, może mogłoby się wydawać, że jest troszeczkę to dziwnie umiejscowione, ale tu jest właśnie bardzo dobry spot na harpie. Wystarczy, że wyjdziecie właśnie od tej twierdzy tutaj na górkę. Tutaj właśnie macie taką, jakby płaszczyznę, taką, jakby druszkę wydzieloną. Nie wiem, czy widzicie. Eee, tak nawet miga. Eee, tutaj sobie wychodzicie na górę. No i co, spota macie dosyć długiego, jakby nie patrzeć. Eee, początek jest chyba odtąd, właśnie. No i co? Załadujemy sobie zaraz energię i Wam po prostu e, pokażę, jak się tutaj XP. Moby są dosyć mocne, przynajmniej na, na 31. E, na, na 31 już jest, już jest ok, e, ale na 30 e, mógłby być malutki problemik, bo chyba są jeszcze wtedy fioletki. E, więc co? Wbijacie tutaj, tuczecie dosłownie wszystko po drodze, co się rusza. E, Musicie biegać od prawej do lewej strony, bo te moby po prostu są, yy, są różnie umiejscowione i to jest, to jest to. Ale chociażby możemy sobie po prostu lurować. Przypominam, że nie możemy właśnie lurać w bardzo dużo mobów, bo jest ograniczona ilość mobów, jaka może się na nas targetować. Ale polecam, jeśli mamy takiego małego jednego kampa, to żeby pobiec po prostu leciutko do drugiego, e, ustawić się obok niego i e, po prostu napierniczać. Ja już tutaj za duży damage robię, więc no e, moby spadają bardzo szybko, ale wiecie o co, o co chodzi. E, tutaj e, tutaj ten spot w sumie, e, jeszcze tutaj dalej, rozpoznacie pod takim charakterystycznym mm, wgłębieniu, w można by tak rzec. Tutaj będzie powoli właśnie koniec spota, właściwie o, właśnie w tym momencie jest jakby już taki koniec tego spota, bo tam dalej się no nie opłaca. Tutaj jest takie powiedzmy, już wgłębienie, zejście. Tak samo po tej drugiej stronie, tak się wszystko zwęża po prostu. Więc wy się staracie, jakby utrzymać w tej takiej części oddzielonej górkami górami, skałami, wówczas będzie wszystko dobrze, możemy wrócić tak więc do naszego do naszego kampa, możemy tutaj sobie zbiec szybciutko, jeśli nas exp goni, żeby biec na kolejnego spota po prostu zeskakujemy sobie po górkach rozpędzeni, pierdzielamy się tutaj, no i co, kolejny spot jest bardzo, ale to bardzo blisko dużo osób właśnie w tym momencie, właściwie po harpiach idzie, idzie ekspić w, w różne miejsca My idziemy expić tam, koło właśnie e, Florin. Koło Florin będziemy expić e, Zaraz wam tylko coś pokażę. E, wiele osób jakby rozdziela się. E, kilka osób właśnie idzie ekspić koło Kalfionu. E, tutaj gdzieś są właśnie. Tutaj jest chyba ten spocik z, z właśnie zarażonymi, bodajże to się tak nazywa. E, tutaj gdzieś jeszcze jest inny spot, ale generalnie ja jestem zwolennikiem, żeby ekspić właśnie tutaj. Zaraz wam powiem kilka powodów chociażby dlaczego tam warto ekspić. Jak widzicie, e, może nie widzicie tego, ale generalnie tam jest. To wszystko jest w jaskini. Wszystko jest w jaskini. Co oznacza, że nie musimy latać jak debile. Po ogromnych spotach i po prostu tłuc moby, wszystkie są jakby w upchane tam są upchane strasznie moby to raz. Dwa, jest to, że obok mamy miasto, w którym możemy kupić chociażby podiony i chyba się nawet naprawić to też możemy od razu oddać dropy, bo z mobów dropią nam takie różne nie wiem, na przykład skały czy coś, ten desen. Generalnie tutaj mamy na przykład taki jeden pazur, klikamy na niego prawym przyciskiem dajemy NPC Location i generalnie prowadzi nas do NPC-ta, któremu możemy jakby oddać te 100 pazurów za ileś tam pieniążków. Tak samo tutaj drobią chyba skały czy coś, zaraz wam wszystko po prostu pokażę. Tak czy siak, tutaj mamy to miasteczko, śmiało możecie sobie zostawić tutaj konia, ogólnie jeśli chodzi o właśnie potiony, tutaj macie od razu npc z potionami bez żadnego problemu, od razu tutaj jest npc NPCik. wejście mamy tutaj, właśnie jak, jak macie tutaj tego npc-ta odwracacie się i jest tutaj ta jaskinia więc możemy sobie tam wbiec i tutaj od 34, od 35 do 3.8 do 3.8, do... tak, do 3.8 najlepiej no i generalnie co? Co do tych mobów, tutaj widzimy, ktoś biega. Jak widzicie, te moby są niby, e, niby nastawione do nas pokojowo, ale nie do końca, bo jest w nich Black Spirit. Wystarczy, że walniemy tego moba, albo po prostu przebiegniemy na niższym levelu obok nich. Chyba tyle wystarczy. Generalnie włazi w nich ten Spirit, i one dopiero wtedy zaczynają nas bić. Dla przykładu, po prostu pokażę tutaj, że. O, zrobimy tak. O, widzicie, i te moby po prostu zaczynają się, jakby, tak czarować. I generalnie wtedy zaczynają do nas latać Polecam wówczas brać właśnie tego spota i tamtego I generalnie biegać, biegać tu i tam Cały czas właśnie Jakby takie zawroty robić Jak tutaj zabijecie spota, lecicie tam I tak właśnie do 38 Ale uwaga, bo tutaj pojawia się właśnie bosik spota Jest on też bardzo silny, to też jest grubasem Gigantem i generalnie jest mega tanki I też mega bardzo dużo bije więc e, jeśli macie słaby kwipunek to nie dacie rady Jeśli nawet macie mocny to możecie mieć z nim lekki problem, więc nawet jeśli macie Q to ma, możecie mieć lekki problem więc radziłbym po prostu jak go zobaczycie e, uciec Przypominam, że na V jest ucieczka, zamieniacie się wtedy w spiryta i po prostu zapierniczacie. Więc jeśli zobaczycie takowego bosika, możecie bez żadnego problemu po prostu uciec z tym spirytem, a później przez jakiś czas no, po prostu nie zbliżać się do tamtego miejsca, bo mm, możecie no, nieźle, nieźle oberwać. Kolejny spot są to chimery. Na chimery jest bardzo dużo spotów, bardzo dużo. E, zaraz wam zaprezentuję co i jak. Ale chwila, najpierw sobie nakarmimy konia. Ja robię cięcie, bo jest to kawałek po prostu drogi stąd, a nie chcę was e, zamęczać. Aha i nie wziąłem sobie marchewek, więc, więc będzie ciekawie. Dobra ludzie, więc zbliżamy się powolutku do kolejnego spota tak zwanych Himer. Mapa. Na mapie są one właściwie tutaj, na tych właśnie pagórkach. No i generalnie co? Wszystko znajduje się koło Keplan Koło Keplan, w Keplan możecie się naprawić W Keplan możecie kupić pationy W Keplan możecie naprawdę wiele, wiele rzeczy Co ułatwi wam naprawdę ekspienie Tutaj sobie dojedziemy do tego Keplan No i generalnie ale co? Chimery Od 38 ósmego levela Do Do, 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 do 4, 4 albo 4 5. E, bo jest taki mały problemik, możemy powiedzieć, mianowicie taki, że Expienie na chimerach jest bardzo wygodne. Expienie na chimerach jest bardzo sprzyjające temu, że Wbijamy skill pointy, bo zabijamy bardzo, bardzo, bardzo dużo mobów. E, moby się same na nas lurują, jest ich naprawdę multum. Jest naprawdę duży spocik. E, tu sobie konika chcemy troszeczkę, troszeczkę napoić, hehe. E, Właśnie z Himarami jest to, że albo możemy na ich expić do 4-5 i chociażby ominąć giganty albo możemy z nich na giganty przejść, czego osobiście nie polecam, bo na gigantach się bardzo ciulowo expi No oczywiście wiecie Chwila, gdzie, gdzie jest stajnie? Halo? Tutaj? Tutaj chyba jest stajenny, no Recovery, chyba za daleko będzie koń. A nie, no tak, the distance is too great. E, dobra, muszę sobie konia po prostu troszeczkę e, odżywić. Bo, bo mu energia lekko spadła, a nie wziąłem ze sobą marchewek. E, tak czy siak, e, właśnie e, jest taka sytuacja, że tych spotów jest kilka. Można latać po prostu po tych spotach e, bez żadnego problemu, zabijając setki mobów, zdobywając setki skill pointów. I generalnie jest to mega mega opłacalne. Nie mówię, że na gigantach XP nie jest nieopłacalne, bo, bo jest, ale umówmy się, że giganty są dosyć tenkowate, jeśli chociażby nie mamy dobrego ekwipunku, a nawet jeśli mamy, to i tak bardziej nam się wydaje na hiberak opłaca ekspić. Więc teraz tak. Ja najbardziej. Ja po tych po w tych dwóch postaci na, na 5.0 tej na 51 akurat, ale e, robiąc kolejną postać, bo teraz jestem w trakcie robienia ranger'a, bo przygotowywuję się do serii po prostu poradników e, Poradników po prostu, e, więc potrzebuję mieć kilka postaci wylewelowanych e, Ja osobiście będę expił właśnie na do 4-5 na Chimerach I tak, tutaj mamy jednego spota Jest ich tutaj troszeczkę One się same lurują na nas, więc po prostu bierzemy, zbijamy je Tutaj sobie weźmy i mach, mach. I generalnie em, bardzo polecam wam Jeśli macie contribution pointy czyli te punkciki tutaj, jeśli macie je, nie macie ich na co wydawać, bardzo polecam wam wydać, żeby em, gdzieś na tym spocie po prostu mieć, na przykład tutaj em, możecie mieć, albo tutaj Eee, możecie mieć jakby rozwinięte te contribution pointy, bo będziecie mieli wówczas większy drop z tych himer, bo z himer naprawdę fajne rzeczy mogą dropić. No i cóż, poruszamy się tutaj w górę. No i tutaj, ajajaj, tutaj nas zablokowały wisyny. I generalnie co, tutaj bardzo dużo skilli obszarowych trzeba, no ale to już zauważyliście pewnie, i tak jedziemy ciągle w górę, tutaj właśnie mamy, tam na dole mieliśmy jeden spot, ten jest zaliczany jako kolejny, ta po prostu ścieżka, zaraz dojedziemy do takiej twierdzy, w której są jakby taki tacy... Kurde, nie, nie potrafię tego określić, ale tacy pse, pseudo orkowie, albo to są orkowie, e, nie pamiętam, schowamy sobie mieczek i torczy na plecy. E, tak, tutaj mamy tą twierdzę i generalnie dotąd jest jeden spocik e, i teraz tak, albo możemy, e, chwila, objedziemy to jakoś, e, albo właśnie możemy iść tam do środka, a tam też właśnie nas misje prowadzą, czy też właśnie na hibery, e, ale generalnie mało kto siedzi na tym spocie, co był za nami, e, bo on jest jakby mniej rozchwytywany. Kolejny spod jest zaś. Kurde, bele, Zajechałem tak niefajnie, dosyć. Chcę wam to, jakby pokazać, i pokażę wam też, jak na to wejść. To wszystko, tylko właśnie mamy ten problem, że. A, dobra, Ola, już to, zjedziemy sobie tym koniem, tak, dobra. O kurde, spadł mu HP troszeczkę, pomimo tego, że, yy, że stabilizowałem, jakby upadki. Yy, ale dobra, tutaj mamy jakby kolejny spocik, niby na dole, ale on jest strasznie malutki, czyli po prostu pod spodem. Można by powiedzieć, że pod tą górką jest taki mały spocik, ale na nim generalnie nie polecam siedzieć. Nie jest jakiś duży. Tutaj właśnie jest ta część. Pod tym mościkiem troszeczkę ich jest. Tutaj możecie siedzieć, ale oczywiście są lepsze spoty, są lepsze. Yy, więc musimy zajechać. Boże, gdzie to było wszystko? Sorry, że się tak mieszam trochę, ale. ale, ale, ale. ale. Wiem jak tam bezpośrednio dojechać, a nie wiem jak tak właśnie yy, przejeżdżając przez wszystkie spoty, ale jesteśmy obok właściwie, jesteśmy gdzieś obok. Jesteśmy gdzieś obok, mam nadzieję, że konik mi nie ucierpi jakoś bardzo. Chwila. Gdzie to jest? Tu jest Kalfini, to wiem. Tam jest glitch, okej, okay. ale tutaj gdzieś było wyjechanie właśnie na tą górę. Gdzieś to było, gdzieś to było. Zaraz tam dojedziemy, bez obaw. Po prostu. No, przynajmniej będziecie mieli orientację w terenie, patrząc na to jak ja jadę, nie? Coś może podłapiecie. E, tutaj jest kolejny spot. Wydaje mi się, że to właśnie tędy się gdzieś tam do niego dojeżdża, bo to chyba nie ma innego wyjścia, no? Chyba nie ma. Chyba nie ma. Zobaczmy. Tutaj są Chimery. Wydaje mi się, że tak, że to tutaj. Weźmy sobie, zejdźmy z konia. Będziemy grzać na, na szarży. Eee, tak, tutaj zaczyna się kolejny spocik. Ten najlepszy w tym, w tym oto, w tym oto miejscu. Tutaj macie. Eee, więc pokazałem wam po prostu, że tu możemy jakby, tam jest naprzeciwko jeden spot, ale ten lepszy znajduje się nieopodal Kalfionu właśnie. Tutaj, tutaj pod tą górką Zapamiętajcie, że w tym miejscu, gdzie jest rozwidlenie dróg Tutaj macie, tak, tutaj macie ścieżkę po prostu I to jest To jest jeden spocik Więc tutaj macie taką ścieżkę Tutaj sobie możecie iść dalej, tu, 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 tu I tutaj macie już Tak więcej mobów, ale generalnie jak macie duży damage To oblatujecie to wszystko tak naprawdę, więc lecicie jeszcze tutaj Tutaj jest troszeczkę tych mobów. Widzicie jak jest ich dużo. I nie mówcie mi, że tu by się źle wbijało skill pointy, bo zobaczcie sami na moje skill pointy zaraz się przekonacie, że trochę tu już leci. Takiego jednego spocika zabijamy i nam wleciały i nam wleciały tak naprawdę setne e, skill pointa. Więc to jest naprawdę sporo. Tutaj właśnie mamy taką jeszcze, takie jedno. Taki, taki jedny, jeden spocik, jakby. sobie tutaj możemy, jakby, go wziąć. I tutaj jest jeszcze jeden. O, w tym miejscu. Tutaj też jest tych chimer troszeczkę. Wystarczy, że podejdziemy sobie jeszcze tutaj. I generalnie zbijamy po prostu wszystkie na, na raz, nie? To sobie tak, my zrobimy. No, i co teraz? Zbieramy dropa. drobię jest naprawdę duży z tego, bo dropią nam właśnie chociażby takie kryształki. Możemy, my, możemy je u NPC-a sprzedać. Dropią nam też różne rodzaje właśnie tych rzeczy, które możemy oddać NPC-owi za pieniądze. Więc to jest też naprawdę mega i możemy sobie zarobić na nowy ekwipunek. No i generalnie, co? Jak tutaj wszystko zbijecie, wystarczy, że po prostu zeskakujecie tutaj. Yy, później tutaj skręcacie. Tutaj bierzecie tego dużego spota znowu ścieżka, wracacie i tak to po prostu yy, wygląda. Możecie też właśnie expić sobie, a jeśli właśnie spot jest jakiś bardziej rozchwytywany. Możecie też polecieć jeszcze tutaj, bo tutaj są jeszcze jakieś chimerki. Tutaj, tutaj, tutaj. I generalnie stąd jeszcze wziąć te moby, ale tylko i wyłącznie stąd, po prostu je y, rozpierniczyć y, i zgarniać dodatkowego, jakby, expa. Ale to albo między respem, albo wiecie o co chodzi. Tylko właśnie to jest tak, że te moby, chyba właśnie ci, y, ci, ci, ci orkowie, bodajże mają 4, y, 5, 4, 6 level. Więc jeśli chimery macie na czerwono, y, to nie znaczy, że orków też będziecie mieli. Możliwe, że będą po prostu na. Fioletowo. Co znaczy, że będziecie mogli w nich bardziej misować. Więc wydaje mi się, że tak. No tutaj możecie właśnie do tego 4-5. Ja dzisiaj mam zamiar właśnie moją trzecią postacią dobić właśnie 5 -0. Dzisiaj no, stwierdziłem, że że taki sobie challenge zrobię tam expa chyba 3-4 godzinki. Tu tam mam teraz aktualnie 35 level i generalnie mam zamiar właśnie tutaj przyjść i to kilka leveli przesiedzieć. No cóż, kolejny spot. To tak jak wam mówiłem, właściwie to powoli kończymy, bo zostały nam dwie możliwości, ale to już raczej nie będę pokazywał, bo jak mam wam pokazać jak najlepsze sposoby na Xpienie, to nie chcę wam pokazywać innych możliwości. Chociaż mogę niby, bo tak jak mówiłem, Hmm. Jest jeszcze jedna możliwość. Też obok Gliszu, znaczy buch, obok Keplan, jak tutaj macie chimery, tak obok za, yy, za, za laskiem macie właśnie gigantów. Tu jest ogromny spot z gigantami. Na nich możecie wbić właśnie od 4, powiedzmy 4, ludzie tam siedzą, bodajże, do 4, 6. Tak, coś w tym desen. Generalnie oni tutaj od 4-4 do 4-6, czyli te dwa levele, ale to naprawdę idzie dosyć opornie. Bardziej bym wam polecał siedzieć na, na, do oporu, na, od, do 4-5, nawet do 4-6 na, e, na chimerach. Naprawdę wam polecam, bo skill pointy lecą przegenialnie. E, I teraz przychodzi pola na ostateczny spot, tak naprawdę do naszej do drogi do 4, boże, do 5-0. Uch, trochę, trochę nam zejdzie tego yy, gadania, tego wszystkiego. Ale są tak zwane katwisze. One są chyba gdzieś tutaj, mi się wydaje. Tutaj chyba są. Wydaje mi się, że tak, że tutaj są właśnie ostatnie moby, jakie chcemy bić. Czyli nieopodal Calfionu. E, wsiadamy na konia i po prostu lecimy, widzimy się zaraz. Dobra ludzie, dojechaliśmy do ostatniego spota, jaki nas dzisiaj... Interesuje. No i teraz tak, znajdujemy się koło... No nieopodal właśnie Kalfiolu. Mm, tutaj mamy spociki z katwiczami. E, oczywiście chciałbym podziękować i pozdrowić mojego przyjaciela Zichza Czarnego, który mi właśnie pokazał ten spot. Są naprawdę genialne. Jezu, co to za wszystko tutaj popiernicza? No nieważne. E, tak czy siak. E, tak czy siak, możecie tutaj na tym spocie spotkać ludzi chociażby z różnych gildii czy też jakieś dobre party i w ogóle i w ogóle. No bo często spot jest rozchwytywany, tutaj widzimy, że trafiliśmy akurat na pusty Bo fajnie, umówmy się, fajnie się tu wbija skill pointy i teraz tak, są dwa spoty. Jeden jest właśnie tutaj, a drugi jest gdzieś tutaj. Możemy sobie po prostu przejąć właśnie nody i po prostu tutaj je sobie ekspić dropić i w ogóle, i w ogóle... Jeśli chodzi o naprawianie się, no to najbliżej macie Kalfion, Możecie po prostu tam iść i się naprawić yy, I tak, tutaj mamy spocik Możemy sobie po prostu oblatywać w sposób taki, że no, po prostu sami widzicie ile jest tych cholera mobów Jest ich po prostu od zajebania Jest ich tutaj multum po prostu Jest ich tak dużo, że Tak jak mówię, dużo osób wbija tutaj najzwyczajniej w świecie skill pointy myk eee, no i co eee, jeśli chodzi o właśnie level no to tak jak mówię od 4 eee, od 4.5 może od 4.6 powiedzmy może tutaj expić ale najlepiej by było jakbyście po prostu z kimś tutaj e, przyszli nie expili tutaj sami bo tutaj bardzo fajnie się expi w party samemu może się to okazać e, dosyć Dosyć ciężkie niestety. Więc bardzo polecam tutaj ekspit z party, e, dwu, osobowe naprawdę bardzo, e, bardzo fajnie by tutaj e, czyściło. E, akurat mam znajomych, którzy czyszczą sami tego spota i nawet się nie zdążają zrespić. Ale jeśli zaczynacie grać, no to naprawdę polecam z dwoma przyjaciółmi, tutaj przejść ewentualnie e, i po prostu ekspić. Możecie właśnie sobie w, w tym miejscu gdzieś tak, ekspić, dotąd polecam. Ewentualnie możecie jeszcze tutaj leciutko wejść, bo tam przy tym namiocie, i wiem, że mi HP troszeczkę spada już tutaj, bo tu są moby, które mają de facto mój level, bo one mają 5-0. W tym miejscu lub tam respi się elitarny mob, elitarny boss, który może też was właśnie nieźle porobić, więc nie polecam jakby na niego się pchać za bardzo, bo no potrafi dać w kość, potrafi dać w kość. I teraz tak, ludzie, jako że skończyliśmy już pokazywanie spotów tak naprawdę tutaj oczywiście też można nieźle hajchik zarobić To możemy przejść do dalszej części tego poradnika, pseudoporadnika oczywiście bo to jest można by powiedzieć taki pokaz nieważny, ale jeśli do tej pory wam pomogłem, możecie zostawić lajka i skomentować film, ale jeszcze zostało nam kilka rzeczy do omówienia, właściwie nie jakoś dużo, bo takie już dokończeniowe, że tak powiem, rzeczy bardziej. Bardziej takie informacje, jak łatwiej expić, kiedy, co i jak. Więc jadąc do miasta, do Kalfionu, tutaj on zaznaczmy sobie Kalfion, niech nam postać po prostu jedzie, chwila, gdzie mam zaznaczone? Tutaj niech jedzie, tak tutaj, na, ten, na tą główną rynkową uliczkę. Więc teraz tak ludzie, jest pewna sprawa, jak widzicie, kliknijcie sobie klawisz, to jest chyba, nie, to jest L, to jest U, to jest, Jezu, gdzie są te klawisze? Gdzie są te klawisze, proszę państwa? Ciągle mi się, jakby. Możecie kliknąć P. Możecie sobie kliknąć P. I tutaj macie. E, chwilę, jak to wyłączę? O, macie journal. Czy tam Nie, Boże. Ta, nie. To, to, gdzie, 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 o, Tasks. Jezu, po, 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 popieprzyło mi się troszeczkę. E, I tutaj macie Tasks, i tutaj macie chociażby. E, Chwila. Complete. Zapewne, jeśli gracie w to codziennie, to macie tego naprawdę sporo, bo codziennie macie do zdobycia tak zwane 100 punktów loyalty No i generalnie co? Za codzienne logowanie dostajecie właśnie taki, taki punkt, tyle, tyle punkcików, 100 punkcików. Jest coś takiego jak w Pearl Store, w Pearl Store, w Pearl Store jest taka rubryczka, właśnie Loyalities. Zjeżdżacie tutaj sobie. I macie do kupna e, Exp scrolle e, Tych scroll jest 5, ale jedyny opłacalny, no może jeśli chcecie EXPić jeszcze skill pointy no to na skill pointy ale jest ten e, Additional Combat Experience Scroll, chyba tak się nazywa, tak się nazywa. Generalnie on dodaje Combat Exp plus 50% na godzinę. On kosztuje 300. E, czyli co 3 dni możecie się jakby po takiego scrolla zgłosić, można by powiedzieć. E, więc, jeśli gracie w to, jesteście nowi i jakby staracie się robić ten level, zostawcie to sobie na chimery, chociażby i katwisze. E, najbardziej wam się to będzie e, opłacać. E, I tak jak mówiłem właśnie e, w przypadku innych spotów, ile trzeba expić, tak wydaje mi się, że właśnie na chimerach spędzicie troszeczkę godzin. E, obstaję, że to będą 3 3. 2-3 godziny, chyba ze scrollami nawet, więc troszeczkę czasu jest. E, co do katwiszów, e, ze znajomymi, jeśli będziecie, to wydaje mi się, że 2-2,5 dwie, dwie godziny, więc można powiedzieć, że od 3-8 levela do 5,0, no tak z 6-7 godzin ze scrollami będziecie potrzebować, więc wiecie o co chodzi. Wszystko zależy od ekwipunku tak naprawdę waszego. No, to, już, to już mówię od samego początku tego guide'a. E, więc tak jest, takowe scrolle możecie sobie po prostu zakupić. O Jezu, tutaj kalfion się namoduje. I teraz tak, jeśli nie stać Was ogólnie na scrolle, albo po prostu chcecie mieć zwiększonego expa ogólnie cały czas, bo jest taka możliwość, co prawda mała, ale, ale jest. To chociażby właśnie to, że teraz jest EXP event, ale to może oglądacie poradnik, jak już tego nie ma. Tak czy siak jest coś takiego jak herbatka. Herbatki. Są na Action House'ie herbatki. Wystarczy, że wejdziecie sobie... E, chwila, nie, 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 nie. Gdzie to jest? Gdzie to, gdzieś to było? Tutaj? Tutaj, o właśnie, tutaj macie. W tym cook w kurczyczku. Wpisujecie, so, a nawet nie trzeba. E, milk tea, czyli e, herbatka e, mleczna. Waha się w, w no zazwyczaj właśnie około 10k, 9, 11, coś takiego I ona jak widzicie daje nam Combat Exp Increase plus 8% na 90 minut I HP Recovery plus 5% na 90 minut Więc generalnie opłaca się Wam kupić troszeczkę tych herbatek I herbatkę po herbatce wcinać Bo nie dość, że właśnie macie tego expa zwiększonego to jeszcze jest coś takiego jak health. I jak będziecie pić tą herbatkę co to 90 minut, to ten pasek wam będzie rosnąć i generalnie za każdy jeden level tego healtha dostajecie plus 10 właśnie punktów życia. Więc generalnie zwiększa się wam HP tak po prostu z tyłka. I to jest bardzo, bardzo fajna opcja. Są też eliksiry na expa. Są też eliksiry na expa, ale one są jakby chyba na 20 albo na 10 minut, dużo dają, ale nie polecam do 5.0. Bardziej polecam jeśli chcemy VXP'ać od 5.0 do 5.6 na przykład. To wówczas polecam, bo, bo wtedy jesteśmy w stanie na przykład więcej zarobić na grindzie. I przy okazji, chociażby używamy tych eliksirów i to się po prostu nam zwraca w jakiś tam sposób. Co jeszcze? Jest coś takiego w tej grze jak większy exp w nocy. Jeśli tutaj mamy, widzicie, tu jest teraz 4 p.m., ale generalnie jest coś takiego, że bodajże od 10 w wieczór włącza się nam exp do 7 albo 8 rano. Oczywiście w grze wszystko, oczywiście w grze wszystko. Czyli jeśli już jest tak ciemno troszeczkę i widzicie, że jest bodajże 10., powinno Wam się gdzieś tam pojawić taki napis, że już jest noc e coś w tym stylu i generalnie od tamtego momentu chyba dostajecie 30% więcej expa przez całą noc Ale to nie oznacza, że są same plusy tego Bo moby stają się lekko mocniejsze Więc jeśli macie na przykład, jest noc I macie 40 powiedzmy czwarty poziom I jak na chimerach, to jest naprawdę, naprawdę Bo one i tak wam nic totalnie nie robią Możecie sobie bez żadnego problemu na nich expić Ale zaś jeśli nie macie ekwipunku i pchacie się na mocniejsze moby I dodatkowo jest noc nie pchajcie się. Więc, tak jak mówię, mowy są mocniejsze w nocy, yy, ale yy, jest za nie większy exp. Więc to są takie trzy, jakby czynniki: not, Scroll i Herbatka. Nie może być jeszcze Eliksir, czego nie polecam. Więc generalnie. Yy... Wydaje mi się, że to by było na tyle, ludzie. E, dziękuję Wam za oglądnięcie. Lekkie po prostu podsumowanie. Teraz zwalniemy takie na szybciora, więc tak tutaj mamy ekspowisko na e, dolewala jak, jakiegoś. E, tutaj możemy siedzieć do 10. Tutaj możemy sobie siedzieć do 12. Może tak będę po prostu zazn zaznaczał. 10, 12. 18 do 20 może, znaczy w sensie, że ja będę mówił, do którego, tak? 22, 23, tutaj 30, 28, 30, tutaj będziemy siedzieć do 31 do 30, tutaj będziemy siedzieć do 30. Czwartego, trzydziestego, piątego tutaj w jaskini będziemy siedzieć do 38. Tutaj na Chimerach możemy siedzieć nawet do cztery, pięć. Może nawet do cztery, sześć. Może coś takiego się uda. Ja przynajmniej tak będę starał się w -ekspić mojego kolejnego e, charaktera. No i mamy katwicze, czyli do pięć Możemy też pięć jeden na nich bić, jeśli się, e, jeśli się nam chce. Jeśli nie mamy giru. Możemy spokojnie siedzieć na katwiszach. Tutaj, i tutaj chyba są te spoty. Więc możemy na nich siedzieć, bo skill pointów naprawdę dają multum. Więc no cóż, to by było na tyle. Dzięki Wam za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć! Nie zapomnijcie o łapce w górę oraz o zasubskrybowaniu mojego kanału. Cześć!